okay? Już lepiej? Thanks. Dziękuję. I know you, right? Czy my się znamy? We had a class together. Z wykładów. I better get back in. Pójdę już. Kręci mi się w głowie. Odwiozę cię do domu. Bardzo ci dziękuję. Od zniknięcia Emmy minęły 3 dni. Przyjaciele i rodzina 21-letniej studentki prowadzą intensywne poszukiwania. Wczoraj modlili się o jej bezpieczny powrót. Mary Flynn, matka Emmy, przekazała tę wiadomość. Emmy, jeśli mnie słyszysz, kochamy cię. Bądź silna, skarbie. Zwracam się do osoby, która ją porwała. Błagam, pozwól jej wrócić do domu. Policja zainteresowała się tym mężczyzną, Derekiem Adlerem. Widziano, jak wyszedł z imprezy w towarzystwie Emmy. Policja przeszukała samochód 21-letniego podejrzanego, ale nie wiemy, co znaleziono. Spójrz. Setki zdjęć. Na zajęciach, na treningu, na zakupach. Śledził ją. Są tu daty, godziny. Aresztujcie go. To on, Derek Adler. Jesteś. Nie spóźniłam się. Opróżnij kalendarz. Mam sprawę o 10. Dzwonił detektyw Branch. Prowadzi sprawę Emmy Flynn. Znaleźli ją? Jeszcze nie, ale mają podejrzanego. Co wiemy? Dorastał 4 przecznice ode mnie. Podkochiwał się w niej od podstawówki. Karany? Nie, cichy, niepozorny facet. I porywacz. A Emmy? Chodzący ideał. Nie zasłużyła sobie na to. Media szaleją, szef nie daje mi żyć. Informujcie mnie. Załatwię ci zastępstwo. Dzięki. Muszę z tobą porozmawiać. Jasne. To głośna sprawa. Wszyscy na nas patrzą. Policja wie, gdzie jej szukać? Po pierwszych 48 godzinach szanse znalezienia ofiary znacznie maleją. Emmy nie ma 3 doby. To może trwać miesiącami. Zadzwonię z posterunku. Dziewczyna nie żyje. Zdobądź przyznanie się do winy. Krok od domu. Obserwował ją od roku. Co mówi? Że odwiózł ją do domu, odprowadził pod drzwi. Można to potwierdzić? Mamy nagranie z kamery w akademiku. Nie było go tam. Kłamie. W dzień po zniknięciu Emmy opuścił wszystkie zajęcia. Muszę mieć dowody. Jestem pewny, że ma tę dziewczynę. Myślisz, że żyje? Tak. Mieszka sam, nie ma nikogo. Miał obsesję na jej punkcie, ale nie wykazywał skłonności do przemocy. Zawsze jest ten pierwszy raz. Może. Spójrz na to. Kolekcjoner. Opowieść o obsesyjnej miłości była w jego mieszkaniu. Opowiada o przeciętniaku, który porywa dziewczynę. Chce ją posiąść, sprawić, że się w nim zakocha. Przesłuchajmy go. Mam problem. Pijany kierowca potrącił mężczyznę, a potem wjechał na drzewo. Ofiara zmarła. A kierowca? W szpitalu. Zrób badanie krwi. Dowiedz się, że był pijany. Posłałam Margate'a, ale nawalił. Zanim się zorientowałam, było za późno. Alkoholu nie było we krwi. Straciliśmy jedyny dowód.
Margate to świetny detektyw. Dlatego sprawdziłam kierowcę. To detektyw Norman Reed. Policjant? Od 16 lat. Margate świadomie nie zrobił testu. Wiedział, że organizm przetrawi alkohol. Ratował kumpla. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Niech powie, jak było. Państwo Flynn? Annabeth Chase, asystent prokuratora. Znaleźliście ją? Policja dokonała aresztowania. Derek Adler? Mówili, że dorastał w naszej dzielnicy. Zajrzałam do albumów Emmy. Chodzili do tych samych szkół. O co go oskarżono? Na razie o nic. Sądzimy, że porwał Emmy, ale nie mamy dość, by wnieść formalne oskarżenie. Przesłuchujemy Derricka. Ile to potrwa? Musimy go złamać w ciągu najbliższych 8 godzin. Po tym czasie sąd może uznać, że zeznania zostały wymuszone. No gdzie jest jego prawa? Proszę, znajdźcie Emmy. Odwiozłem ją. Kłamiesz. Widzisz to? Z kamery ochrony. Widać front budynku, nie było cię tam. Kłamiecie. Czyżby? A twój komputer? Setki zdjęć ziemi. Prześladowałeś ją. To koniec. Robię w tym od dawna. Wiem, jak wygląda chorobliwa obsesja. To nie przestępstwo. A jej bluza w twoim wozie? Opuszczone zajęcia? Ktoś inny porwał ją po tym, jak ją odwiozłeś? Dziewczynę, którą śledzisz od roku? Nie wiem, gdzie jest. A to? Kolekcjoner? Idealna ofiara? Lubisz powieści o porwaniach? To tylko książki. Poznawałeś tajniki. Uczyłeś się fachu. Jak pokażemy je ławie, będziesz załatwiony. Jest gotowy. Będzie gadał. Jeszcze nie jest za późno. Pęka. Chcę adwokata. Bawi się. Myślałam, że pęknie. Wie, że nie możemy kontynuować. Jest winny. Emmy żyje. Nie wspomniał o zwłokach. Stwierdził tylko, że nie wie, gdzie jest. Nic nam nie dał. Zaraz wracam. Dokąd idziesz? Do jej rodziców. Niech oni zdecydują. Oto ona, rekin w swoim żywiole. Zamknij drzwi. Cześć, Billy. Jak się masz? Dobrze, dzięki. A ty? Norman Reed. Co z nim? Kazałam ci zbadać krew. Tak? Nie przypominam sobie. Zignorowałaś moje polecenie. Przeszkodziłeś wymiarowi sprawiedliwości. Pomyliłem się. Ty się nie mylisz. Jesteś najlepszym gliną, jakiego znam. Myślę, że po tylu latach zasługuję na szczerą odpowiedź. I deserve a straight answer. On the record? Oficjalnie? Popełniłem błąd. Off the record? Nieoficjalnie? Jest moim przyjacielem. Dobrym detektywem. Niech cię. Ma 3 miesiące do emerytury. Złamałeś prawo. To mój przyjaciel. Poświęcił policji życie. Wsadzenie go nie przywróci tamtemu życia. Egzekwujesz prawo. Nie tobie oceniać, kto mu podlega. Bądźmy szczerzy. Wciąż podejmujemy decyzje. Nieraz trzeba przymknąć na coś oko. Człowiek nie żyje, a ty uwolniłeś zabójcę. Na tym polega twoja praca? Co zrobisz?
Aresztujesz mnie? To ja, Billy. Połowę spraw wygraliśmy razem. Nie rób tego. Adler żąda adwokata. Musi go dostać. Niekoniecznie. Ale wtedy nic, co powie, nie może zostać użyte w sądzie. To gdzie tu sens? Chcemy odnaleźć Emi. Możemy kontynuować. Ale jak powie, gdzie jest, nie będziemy mogli wykorzystać tego w sądzie. Ława się nie dowie. Rozumiem. Podobnie z dowodami, do których nas doprowadzi. Też nie zostaną dopuszczone. Chcemy odzyskać córkę. Musicie być świadomi ryzyka. Jeśli znajdziemy Emi żywą, sąd pozwoli jej zeznawać. I mamy sprawę. Ryzyko wiąże się z tą drugą możliwością. Mówiła pani, że Emi żyje. Nie mogę przysiąc. Jeśli nie żyje, sprawa upadnie. Dowody, włosy, włókna, krew, nic nie zostanie dopuszczone. A człowiek, który ją zabił, będzie wolny. Decyzja należy do nas? Tak. Zdołacie ją znaleźć bez tego zeznania? Nie wiem. Policja robi co może, ale to może potrwać tygodnie, nawet lata. A jeśli Emi jest ranna, bez jedzenia i wody? Co by pani zrobiła? Też mam córkę. I gdyby chodziło o nią, zrobiłabym wszystko, by odnaleźć ją żywą. Zróbmy to. Ufamy pani. Nie przerywamy. Żąda adwokata. Nie użyjemy zeznań. Zawalisz sprawę. Znajdźmy Emi. Jeśli nie żyje, potrzebujemy dowodów niezwiązanych z zeznaniami. Skupmy się na dniach przed i po porwaniu. Wolałbym uzyskać zgodę. Nie ma czasu. Dobra, zrobię to sama. Od zniknięcia Emi minęło 75 godzin. Jest twój. Kim pani jest? Zastępca prokuratora Chase. Prowadzę tę sprawę. Nie słyszała pani? Chcę adwokata. Słyszałam. Ale mam to gdzieś. Nie dostaniesz adwokata. Nie wyjdziesz stąd, póki nie powiesz, gdzie ukryłeś Emi. Nie możecie tego zrobić. A kto mnie powstrzyma? Zabierzcie mnie stąd. Skończyłeś? Chcesz go aresztować? Przyznał się. To powszechnie szanowany detektyw. Może łamać prawo? Jasne, że nie, ale zastanów się nad konsekwencjami. Jakimi? Ma mnóstwo przyjaciół. Będą się mścili. Przestaną stawiać się w sądzie. Nie zrobią tego. Niektórzy tak. Prokurator ubiega się o ponowny wybór, a policja to znaczna część elektoratu. Mamy odciąć się od głównych stronników? Aresztowanie go to kłopoty, przesłuchania, nagłówki. Staniemy przeciw tym, którzy nas wspierają. To wbrew interesowi tego urzędu. Bronimy sprawiedliwości. Mam pytanie. Margate prowadzi 3 sprawy o morderstwo. Jeśli go zaaresztujemy, będziemy musieli to ujawnić. Straci wiarygodność. Zaryzykujesz to, że 3 zabójców wróci na ulicę? Nie odpowiadaj. Przemyśl to dobrze. Cokolwiek postanowisz, poprę cię. Daj mi chwilę. Chodzi o ten wypadek. Rodzina ofiary chce cię widzieć. Czy to zemsta? Chodziliście do tych samych szkół, a ona nie wiedziała, że istniejesz.
Coś takiego. O co chodzi? Pomazali je tuszem. Muszę umyć ręce. Nie ma sprawy. Ale dopiero jak mi pomożesz. Nic o mnie nie wiesz. Wiem jedno. Jeśli Emmy umrze, bo siedziałeś tu oglądając paznokcie, nie spocznę, póki nie dostaniesz kary śmierci. Jesteś gotów na to? Nie skrzywdziłbym jej. Jest tam całkiem sama. Nie z mojej winy. Zwalasz to na mnie? Tak, może właśnie umiera. Nie zrobiłbym tego. Kocham ją. Zresztą, wiecie, widzieliście zdjęcia. Byłam na policji. Powiedzieli, że ten człowiek jest detektywem. Nie udzielili mi żadnych informacji. Twierdzą, że to był wypadek. To bez sensu. Widziałam to skrzyżowanie. Światła działają. Mąż był na pasach. Może kierowca był pijany albo zasnął. Nie mamy żadnych dowodów. Przepraszam. Nie mogę uwierzyć, że go nie ma. Jeśli dowiecie się czegoś, da mi pani znać? Oczywiście. Odezwę się do pani. Nic z tego. Co mam robić? Magluję go od 3 godzin. Świetnie się bawi. Zawsze był niepozorny, w cieniu. Teraz ma władzę. Dostaje to, czego chce. To jest to. Co? To, co powiedziałeś. Nie rozumiem. Maglowanie go to nie metoda. Przestańmy go męczyć. Dobra, wygrałeś. Co? To koniec. Chcesz adwokata? Sąd ci go wyznaczy. Sam sobie znajdę. Nie sądzę. Jesteś aresztowany za porwanie Emmy Flynn. Dostaniesz adwokata przed rozprawą. Nic nie macie. Niech sędzia zdecyduje. Ale nie muszę doprowadzić cię przed sąd wcześniej niż za 3 dni. Czekaj, mam dość czekania. To błąd. Możesz mnie wysłuchać? Słucham. Jak nie wyjdę, Emmy umrze. Emmy żyje? Tak, ale nie przeżyje 3 dni. Decyduj. Albo powiesz nam, gdzie jest, albo pozwolisz jej umrzeć. Blefujesz. Nie mam nic do stracenia. Zabijesz ją. Ty ją zabijesz. Twierdzisz, że ją kochasz. Chcesz być winnym jej śmierci? Jest takie miejsce na północy, jakieś 3 kilometry od autostrady. To tutaj, daj nożyce. Mamy ją, dajcie lekarza. Wyczuwam tętno, żyje. Dobra robota. To dopiero początek. Sensacyjne zakończenie poszukiwań Emmy Flynn. Była przetrzymywana w tym magazynie. To prawda? Co? Przesłuchiwałaś Adlera, choć prosił o adwokata. Musiałam. Nie znaleźlibyśmy jej żywej. Miałem telefon od szefa Brancha.
Znaleźli tam odciski Derricka. Jego naskórek pod jej paznokciami, włosy i ślinę. Nic nie zostanie dopuszczone, będzie wolny. Emi żyje, jest w szpitalu. Dzięki Bogu. Zrobiłam, co było konieczne. Dlaczego nie zadzwoniłaś? Nie było czasu. Nawet 3 minut? Bałam się. Chcesz znać prawdę? Nie poprosiłam cię o zgodę, bo nie byłam pewna, czy mi ją dasz. Nie naraziłbym sprawy, nie mając pewności, że żyje. Zaryzykowałam. Nie miałaś prawa. Ty i Maureen musicie się nauczyć, że nie jesteście tu same. Pracujecie dla biura, nasz szef jest urzędnikiem obieralnym. Gdyby dziewczyna nie żyła, wybuchłby skandal. Każda gazeta pisałaby, że wypuściliśmy zabójcę. Pożegnałabyś się z karierą. Ja też. Wierzyłam, że żyje. Nie mogłam zostawić jej tam z obawy o karierę. Powinnam była zadzwonić. Ale nie położyłam sprawy, mam zeznania Emi. Szukam świadków, którzy widzieli wypadek. Próbuję dowieść, że był pijany. Zapytaj barmana, ile wypił. Wszystko w porządku? W tym biurze? Nigdy. W czym mogę pomóc? Inspektor Gordon Taft, Wydziału Spraw Wewnętrznych. Miała pani sprawę z kimś z wewnątrz? To był żart. Niektórzy się spinają, kiedy ich odwiedzam. Chciałem przełamać lody. To rutynowe dochodzenie. Detektyw Norman Reed uczestniczył w wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przejrzałem akta i jedno mnie zaciekawiło. Dlaczego nie zrobiliście badania krwi? Mamy surowe przepisy. Nie omawiamy dochodzeń policyjnych. Niech pan skontaktuje się z sekretariatem, wyznaczą panu termin. Chwileczkę. Szkoda na to czasu. Jutro detektyw Reed stanie przed komisją dyscyplinarną. Oto wezwanie. Nie chce pani odpowiadać? Zrobi to pani pod przysięgą. Nazywam się Annabeth Chase. Jestem prokuratorem. To pani mnie znalazła. Nie bez pomocy. Wiem, że jesteś zmęczona, ale musisz powiedzieć mi wszystko, co pamiętasz. Byłam na prywatce. Zrobiło mi się słabo, więc wyszłam. I tam spotkałaś Derricka? Dał mi wodę. Powiedział, że mnie odwiezie. Fatalnie się czułam. Spójrz na mnie. Czy to Derrick cię porwał? Powiedz, co się stało. Nie mogę. Szliśmy do wozu i nagle świat zaczął wirować. Coś było w tej wodzie. Straciłam przytomność. Nie wiem, dokąd mnie zawiózł. Było tam ciemno. Czułam na sobie czyjś oddech. Ktoś mnie dotykał. Widziałaś jego twarz? Pamiętasz głos? Próbowałam myśleć, skupić się, ale nie mogłam. Nie szkodzi, już dobrze. Amy.
Nie mogę jej powołać. To wszystko, co mamy. Nic nie mamy. Odurzył ją. Kiedy przesłuchanie? Jutro. W porządku. Jesteś zawiedziony. Powiedziałem, że cię poprę. To ma być poparcie? Jesteś zły. Nie. Martwię się. Nie mogę patrzeć, jak moja podwładna wdaje się w polityczną wojnę z policją. Polityka ponad sprawiedliwością? Dla kogo? Rodzinę ofiary? A co z bliskimi tych spraw o morderstwo? Co będzie, jak przegramy kolejne wybory? Trudno strzec prawa, nie mając pracy. Mam nie zeznawać? Spójrz na siebie. Wciąż się w coś pakujesz. Niczego się nie boisz. A są rzeczy, których trzeba się bać. W tym zawodzie postąpienie jak należy bywa bolesne. Zmusza się do zniszczenia przyjaciela, narażenia kariery. To trudne. Ale nie dla ciebie. Nie mówiłam, że to jest łatwe. Zrób sobie przerwę. Nie mogę. Siedzisz nad tym od paru godzin. Muszę znaleźć dowody niezwiązane z przesłuchaniem. Uratowałaś jej życie. Gdyby nie ty, wciąż by jej szukali. To nie wystarczy. A gdyby ktoś porwał Hayley, odzyskanie jej nie wystarczyłoby mi. Musiałabym wiedzieć, że on już tego nie zrobi. Nie możesz angażować się w każdą sprawę. Nic mi nie będzie. Naprawdę, Jack. Wiem, że wszyscy ciężko pracowali. Dziękuję wam. Oto na czym stoimy. Dowody zebrane w magazynie odpadają. Zeznania ofiary nic nie wniosą. Mimo to uważam, że wciąż możemy wygrać tę sprawę. Zbieramy dowody niezwiązane z zeznaniami podejrzanego. To są drogi prowadzące do magazynu. Derek Adler używał ich w tamtą noc. Te na czerwono zostały już sprawdzone. Zajrzyjcie do każdej stacji benzynowej, baru i restauracji. To ogromny teren. I nasza jedyna szansa. Potrzebujemy świadka, tropu, kogoś, kto widział ich razem. Jest coś, o czym nie wiemy i musimy to znaleźć. Ile mamy czasu? Za 24 godziny mam być w sądzie. Jestem w sądzie, wiesz, czego nam trzeba. Szukamy, potrzebujemy więcej czasu. Nie mamy czasu. Prokuratura musi dziś postawić Adlerowi zarzuty, jednak nasze źródła donoszą, że policja wciąż szuka dowodów, które go obciążą. Czy strony są gotowe? Oskarżenie nie doprowadziło mojego klienta. Przygotowujemy go. Jest w gmachu sądu, czy nie? Jeszcze nie. W porządku. Zaczniemy za 45 minut. Następna. Długo jeszcze? Parę minut. Teraz kolej na panią. Nie zwracaj na nich uwagi. Myślałam, że nie przyjdziesz. Mówiłem, że cię poprę. Nie żartowałem. Możemy porozmawiać?
Zrobisz to? Dostałam wezwanie. Popełniłem błąd. Za późno, Billy. Znasz mnie. Nie mam żony i dzieci. Jestem gliną. Praca to wszystko, co mam. Zrobię jeszcze wiele dobrego. Rozwiążę wiele spraw. Wiem, dałem ciała, ale poprawię się. Nie mogę kłamać pod przysięgą. Powiedz, że nie pamiętasz. To krzywoprzysięstwo. Wiesz, o co mnie prosisz? Daj mi szansę. Jestem dobrym detektywem. Nie odbieraj mi tego. Maureen Schofield? Prosimy. Kiedy to było? 5 dni temu. Nie widziałem. Przyjrzyj się, było późno. Mógł być z dziewczyną. Chwileczkę. Był tu. Co z nią? Był z dziewczyną? Czymkolwiek się naćpała, nie kupiła tego tutaj. Opowiadaj. Przyszedł zapłacić za wachę. Dystrybutor numer jeden. Kiedy mi płacił, ona wysiadła z wozu. Totalny odlot. Wlazła na ulicę. Co zrobiłeś? Powiedziałem mu. Zobaczył ją i zbladł. Powiedział, że jest zalana i odwozi ją do domu. Dotarła tam? Macie kamerę od frontu? Kiepsko widać. Dawaj taśmę. Natychmiast. Przysięga pani mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? Tak. Daruję sobie zwyczajowe dusery i przejdę do rzeczy. Dobrze. Dlaczego nie zleciła pani przeprowadzenia badania krwi, które określiłoby, czy pan Reed był pod wpływem alkoholu? Zleciłam. Mogłaby pani powtórzyć? Zleciłam. Detektyw Margate miał zrobić test. Zignorował moje polecenie. Badanie było kluczowym dowodem w tej sprawie. Jeśli świadomie go nie zdobył, przeszkodził w wymiarze sprawiedliwości. Nie mogę dłużej zwlekać. Zaraz do tego dojdę. Jest. Musimy widzieć wnętrze. Idzie zapłacić. Amy powinna zaraz wysiąść. Nic nie widać. Nie dowiedziemy, że była w wozie. Czekaj, co to było? Widziałeś? Cofnij. Stop. Co to jest? Butelka po wodzie. Tej, którą ją odurzył. Nie było jej w magazynie. To ta butelka. Na bank. Wracam na stację. Detektyw William Margate. Prosimy. Komisja ma parę pytań. Jest tutaj? Musi być. Śmieciarka przyjeżdża w weekendy. To absurd. Muszę porozmawiać z klientem. Zgodnie z prawem mamy jeszcze parę godzin. Dosyć tego. Chcę widzieć oskarżonego. Mogę coś powiedzieć? Nie może pani. Porozmawia pan z klientem, kiedy tu dotrze. Daję pani czas do 17. To 3 godziny od teraz. Mam 12 butelek, jadę do laboratorium. Daj mi znać. Myślisz, że to coś da? Mamy szansę jak 1 do 12.
Nie zrobiono badania krwi. Zwlekając, detektyw Margate zniszczył jedyny dowód. Winny będzie wolny? Prowadzę szczegółowe dochodzenie. Szukam świadków wypadku. Kogoś, kto widział, jak pił. Nie poddam się. A detektyw Margate? Złożył zeznania. Komisja nie dała im wiary. Zostanie zmuszony do złożenia rezygnacji, a nasze biuro wniesie oskarżenie. Dziękuję pani. W imieniu męża. Jesteś fanką bejsbola? Co? Lubisz bejsbol? A co? Zaliczyliśmy 3 bazy. Przepraszam, wysoki sądzie. Minęła 5. Nie stosuje się pani do ustalonych zasad. Mogę to wyjaśnić. Pan Reynolds wprowadził mnie w temat. Twierdzi, że świadomie pozbawiła pani jego klienta prawa do adwokata. To prawda? Tak. Jest pani świadoma, że jego zeznania nie zostaną dopuszczone? Tak. Podobnie jak wszelkie dowody zdobyte w jego następstwie? Czytałem akta. I choć chciałbym wydać inne postanowienie, prawo jest jednoznaczne. Sąd nie dopuszcza żadnych dowodów znalezionych w magazynie. Rozumiem. A ja nie. Nie macie żadnych dowodów. Proszę podać jeden powód, dla którego nie miałbym umorzyć sprawy i zwolnić pana Adlera. Oto on. Butelka, której oskarżony użył, by odurzyć Emmy. Sprzeciw, dowód ma związek z zeznaniami. Oskarżony nie wspomniał o butelce. Nie mówił, że odurzył Emmy. Wiemy to od niej. Znaleźliście ją dzięki jego zeznaniom. Chwileczkę. Dowody rzeczowe nie zostały dopuszczone. Ale niezależne spostrzeżenia ofiary, owszem. Na butelce jest odcisk dłoni oskarżonego. Wewnątrz stwierdzono ślady rohypnolu, narkotyku znalezionego we krwi Emmy oraz ślady jej śliny na szyjce. Oskarżony o tym nie wspominał? Nigdy. To odrębne dochodzenie. Załatwiła pana. Nie wyznaczam kaucji. Podejrzany pozostanie w areszcie. A nie będzie to przyjemne. Gratuluję. Dziękuję. Jeśli chodzi o wczoraj, miałeś rację. Nie powinnam decydować bez ciebie. To prawda. Ale dlaczego zareagowałem w ten sposób? Nie ma sprawy. Jest. Bo nie z powodu tego, co zrobiłaś, ale dlatego, że mnie nie przyszłoby to do głowy. Zajmuję się tym od tak dawna, że jedyne, co widzę, to sprawa. Nauczyłem się dostrzegać proces, a nie ludzi. Gdyby Adler poprosił mnie o adwokata, przerwałbym przesłuchanie, a dziewczyna zginęłaby. Nie strać tego. Nie przestań widzieć ludzi. Emmy jest w domu z bliskimi. Derricka Adlera czeka dożywotnie więzienie. Myślę o rodzicach, którzy nie odzyskali dzieci. Gdybyś mi zginęła, szukałabym po krańce świata. Nikt nikomu nie zginie.
Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Dorota Gałczyńska. Czytał Jacek Brzestyński.